to już kraina samurajów? Nie. A teraz to kraina samurajów? Nie. A teraz to w końcu jest kraina samurajów? Tak, stoimy tuż przy wejściu. Ruchy, bo przewodnik nie poczeka. A, tak. Witam przybyszów z dalekich stron w muzeum Kraina Samurajów. Nasza dzisiejsza podróż rozpoczyna się w sali kaligrafii. Nazywam się Hidaki, jestem nauczycielem kaligrafii. W starożytnej Japonii malowano... A gdzie są miecze, zbroje i takie tam? Bo w końcu to miała być kraina samurajów, zgadza się? Behen! No co? Chciałem zobaczyć narzędzia do walki, a nie do pisania. Przejdziemy do tego w swoim czasie. Ale najpierw muszę państwu przekazać wiedzę o potędze pędzla. Potęga. Wow, jaki relaks! Robisz to delikatnie, w naturalny sposób. Pamiętaj, pociągnięcie pędzla ma być jak lekki powiew wiatru. Chyba się popsuł. Nie moglibyśmy już pójść do części z samurajami popatrzeć na miecze? Poza tym ma pan tutaj plamę. Oczywiście. Na zbrojownię przyjdzie czas po kaligrafii. Ale to zajmie tyle czasu! Przestań, Ben! Cierpliwość jest cnotą. Pomyśl, że kiedyś nie było telefonów i komputerów. Tylko tak można było zapisywać myśli. Ale dlaczego kaligrafia musi być taka nudna? Tak, w sumie to wiesz, pociągnięcie pędzlem ma wiele wspólnego z walką mieczem. Inna nazwa kaligrafii to shodo. Ona pomoże ci się skupić. Ale ja się wcale nie muszę skupiać. Jestem już skupiony jak sam... Uraj... Wyjdę z nim na korytarz, niech się chłopak uspokoi. To bardzo daleki kuzyn. Wiem, że nie interesuje cię ta część wycieczki, ale popracuj nad cierpliwością. Może zostań tutaj przez chwilę. Po co mi cierpliwość? Chcę trafić do krainy samurajów. Muszą tu gdzieś być prawdziwe samurajskie... Wow! To pewnie tam trzymają wszystkie najlepsze rzeczy. Zamknięte na klucz. Pewnie czteroręki dałby radę tym drzwiom. Jestem ciekaw, jakby wyglądał czteroręki samuraj. Mógłby mieć cztery miecze i kręcić nim jak wariat. A może miałby dwa miecze, sztylet, saj i tarczę. A może nie miecze, tylko łuk, tarczę, a w czwartej ręce trzymałby strzały. Ben, może jednak spróbowałbyś z kaligrafią? Jeśli mówisz o tym całym siodo, to ja cię spytam po co? Miewałeś lepsze momenty, ale cóż, czekanie tu to też pewien przejaw cierpliwości. Tylko nie wpędź się w kłopoty. Ach, jasne. Może warto spróbować z tą cierpliwością. Tak, dobra. Cierpliwość. Zaczynamy. Ciekawe, ile czasu minęło. O, hej, mam tu Omnitrix. Koniec z cierpliwością. Tak. Czas, żeby skalniak rozsadził zamek. Nie, nie mogę. Muszę odpędzić pokusę. Ale jestem tak ciekaw. Ale cierpliwość jest cnotą, ale fajowa broń. Nie, mogę przecież poczekać tak jak wszyscy inni. Hej, a to co? I co ważniejsze, jaki byłby ze mnie bohater, gdybym tego nie sprawdził? Wow, cudne miecze, zbroje, saje, łuki, strzały, jakiś złol, tarcze. Ej, to złol? Co ty najlepszego wyprawiasz? Hej! Czekaj! Pamiętaj, że cierpliwość popłaca, Ben. Poczuj wiatr. Może jednak pójdę po dziadka i Gwen i razem to przemyślimy? Albo lepiej, zrobię sobie sztylet z energii. Tak! Ha, co? Ani się bacz! Nie uciekniesz, panie zły! No to tłumacz się, dziwny blaszaku. A najlepiej to oddaj mi ten mega super miecz, albo stań ze mną do mega super pojedynku. O, wybierz ten pojedynek, bo strasznie się nudzę. Cóż, nie chcielibyśmy się zanudzić, prawda? Oj tak, pojedynek, ha! Znaczy, zło jest złe.